Cześć, witam wszystkich na kanale Fotografia jest fajna. Dzisiaj będzie o fotografie. Fotografie, które już w okresie międzywojennym określane był mianem Nestora polskiej fotografii, który później został w dużym stopniu zapomniany. Fotografem tym jest Henryk Mikołaj, urodzony we Lwowie w 1872 roku. Nazwisko, jak widać, nie jest takie typowo lwowskie, ponieważ jego dziad pochodził z Moraw i przybył tam 50 lat wcześniej, po skończeniu studiów farmaceutycznych w Wiedniu. I zaczął pracę w jednej z aptek, które tam były, czyli w aptece pod Złotą Gwiazdą. Później został kierownikiem tej apteki, później został właścicielem, miał dwóch synów, jednym był Karol, który odziedziczył po nim tą aptekę, drugim był Edward, który założył własne przedsiębiorstwo na początku produkującą taką manufakturę produkującą nalewki, alkohol. Później znaną i cenioną fabrykę, pierwszą galicyjską fabrykę spirytusów, galicyjską, na Galicji fabrykę spirytusów, aukcyjną zresztą. Natomiast synem Karola miał jednego syna, czyli Henryka Mikołaja, oraz dwie córki. I Henryk Piotr po dziadku Mikołaj kształcił się oczywiście tak jak powinien, czyli w związku z tym, że on miał odziedziczyć tą prowadzenie tej apteki i pewnie by odziedziczył, gdyby nie to, że ojciec w momencie, kiedy miał 16 lat, zmarł, ale rozpoczął naukę jak w farmację, chemię i zdobył tytuł na Uniwersytecie Lwowskim, tytuł farmaceuty, magistra farmacji, aczkolwiek później już po śmierci ojca zrobił jeszcze tytuł doktora filozofii, zresztą tak się zastanawiam, doktor filozofii, ale jego ojciec też był doktorem filozofii, mimo że prowadził aptekę, tylko to, że ojciec był po Sorbonie. A nie wiem gdzie, chyba albo w Krakowie, albo we Lwowie skończył tą filozofię, natomiast był doktorem filozofii. W 1988 roku odziedziczył razem z rodzeństwem aptekę, aczkolwiek on jej nie prowadził i w sumie nie miał do niej serca, bardziej pociągały go rzeczy artystyczne. Uczył się śpiewu, w wieku 12 lat dostał aparat fotograficzny, pociągało go to bardzo, robił zdjęcia, pociągał go też rysunek. Uczył pierwsze lekcje rysunku, miał u Jurosza Kossaka, tego Kossaka dokładnie. Studium był spokrewniony poprzez swoją siostrę, która wyszła za syna Juliusza Kossaka, za brata Edwarda Kossaka, czyli syna Juliusza Kossaka. W związku z tym był spokrewniony, dlatego pierwsze lekcje rysunku udzielał mu Juliusz Kossak, ale później w Krakowie jeszcze brał lekcje rysunku Jana Stanisławskiego i Juliana Fałata. Julian Fałat mówił, że był to jego jeden z najzdolniejszych uczniów, aczkolwiek rysował w stylu realistycznym. Natomiast to są konie, które znalazłem, rysował świetnie. Świetnie rysował, przynajmniej ja tak uważam, że świetnie rysował. Widziałem trochę jego obrazów. W sumie obrazów zachowało się, wydaje mi się, nawet więcej niż zdjęć. Przynajmniej tak mi się tylko wydaje, ponieważ dużo zdjęć pana Henryka Mikołaja zginęło, zniszczyło się w czasie I i II wojny światowej. Mikołaj w 1903 roku po raz pierwszy został jakby odkryty, wysłał zdjęcia na wystawę, wtedy tak się to nazywało, wystawy, i dostał za to wyróżnienie, dobrze prasa o nim pisała, później obsyłał wiele różnych konkursów, chociaż nie był z tych autorów, artystów, którzy dużo wysyłali zdjęć. On był z tych, którzy wolał robić, rozwijać technikę, niż wysyłać zdjęcia. Tu warto o tym wysyłaniu zdjęć na konkursy, nagrodach, warto wspomnieć o tym, że niektóre zdjęcia sygnował razem ze swoją żoną Reginą
Mikolaszową, która też była fotografem, też była artystą, plastykiem, którą poznał w czasie we Lwowie. Ona studiowała wtedy rysunek na Politechnice Lwowskiej, chciała zostać nauczycielką rysunku, nie została nigdy, później poświęciła się domowi, wychowywaniu dzieci i w sumie prawdopodobnie ze stratą dla fotografii przestała robić zdjęcia. Natomiast w 1903 roku pan Henryk Mikolasz został poproszony o zostanie prezesem Lwowskiego Klubu Miłośników Sztuki Fotograficznej. Klub Miłośników Sztuki Fotograficznej Lwowskiej powstał w 1891 roku i było to pierwsze artystyczne stowarzyszenie fotografów na ziemiach polskich. Wydawało zresztą początkowo Przegląd Fotograficzny, który był miesięcznikiem, a za sprawą pana Henryka Mikolasza zmieniło to w Wiadomości Fotograficzne, które były dwutygodnikiem. Został prezesem, nie będąc członkiem tego klubu miłośników sztuki fotograficznej, podobno pod jednym warunkiem, pod tym, że zmieni klub w towarzystwo, Lwowskie Towarzystwo Fotograficzne, i w 1903 roku powstało Lwowskie Towarzystwo Fotograficzne, czyli on był oczywiście prezesem i był tym prezesem do 1910 roku. W tym czasie on w międzyczasie studiował, nawiązał kontakty, bardzo dobre kontakty z Towarzystwem Krakowskim, z którymi się wymieniali pracami, wspólnie wydawali gazetę, czyli to czasopismo, ale też towarzystwo, Lwowskie Towarzystwo Fotograficzne wydawało też i było jednym z członków wydawnictwa ogólnopolskiego. Pan Henryk Mikolasz pisał opracowania o fotografii do gazety w 1900... To jest tak, najbardziej znany jest Henryk Mikolasz z GUM. Już w 1905-1908 roku robił gumy wielobarwne. To jest niebieska flasza. Guma, która przetrwała, bo oglądałem też zdjęcia. Zdjęcia to nie jest do końca. Gumę trzeba widzieć w rzeczywistości. Ja robiłem gumy, tylko jednobarwne oczywiście. I to jest ciężka praca. Chyba. Ciężka praca, bo ja w sumie to nie wiem, mi się wydaje, że nie, ale wszyscy mówią, że to jest ciężka praca. Natomiast wielobarwna guma to jest naprawdę, dla mnie, ja nie potrafię zrobić wielobarwnej gumy, natomiast oglądając niebieską flaszę, czy oglądając dziewczynę z pomarańczami, którą oglądałem, one są genialne. I zresztą tak jak o wszystkim mówili, jego prace są, nie, powiedzenie o nich, że są mistrzowskie, to jest za mało. One są genialne. W 1908 roku był jedną z pierwszych osób, która rozpoczęła technikę, która używała techniki olejowej do wykonywania odbitek w Polsce i pierwszą osobą, która używała brom olejowej techniki w Polsce. Zresztą w 1925 roku wydał książkę Moja technika olejowa i brom olejowa w 1926 roku. Z wydawnictw w 1931 wydał Sztuka wywoływania zdjęć fotograficznych i pośmiertnie jeszcze w 1932 została wydana jego Moja technika gumowa. W sumie on na początku dużo pisał, natomiast w okresie po 1921 roku zaczął mniej pisać, natomiast więcej uczyć. Ale wróćmy się jeszcze. W 1910 roku zainteresował się fotografią dzikiej przyrody. On był myśliwym wcześniej. Był myśliwym, jak każdy człowiek na jego stanowisku, zajmował się tym hobby, powiedzmy. Natomiast w 1910 roku postanowił, że będzie robił zdjęcia z dzikich zwierząt. Został skonstruowany, nie udało mi się ustalić przez kogo, aparat fotograficzny według jego pomysłu, który był matowo-zielony i który mógł wysłać zdanie z odległości.
jakiejś tam i był pierwszym fotografem, pierwszym polskim fotografem dzikiej przyrody. Fotografował to praktycznie do wojny, do I wojny światowej. To była jego podstawowa pasja. Zjeździł dużo, zrobił dużo Polski, tej południowej, południowo-wschodniej. Zrobił dużo zdjęć. Chciał wydać album przyrody polskiej. Niestety wojna pokrzyżowała te plany, a później większość zdjęć została zniszczona. To jest puchacz, którego można znaleźć ze zdjęć w internecie. I to jest z tej dzikiej przyrody, to jest praktycznie jedyne zdjęcie, które znalazłem. Już widać po tym, jak blisko podszedł do puchacza, na jakiej wysokości był, świadczy o tym, jak mistrzowsko podchodził do każdego tematu, którym się zajmował. To jest tak, że w 1908 roku postanowił porzucić prowadzenie apteki, udziały swoje w aptece pod Złotą Gwiazdą. No, warto wrócić do tej apteki. Apteka pod Złotą Gwiazdą, on zbył się po nie byle jakiej apteki. To była apteka, w której w 1849 roku pracę rozpoczął Jan Zech jako magister farmacji, jako aptekarz u pana Piotra, czyli dziadka Mikolasza, i który do pomocy dostał wtedy Ignacego Łukasiewicza, o którego już więcej osób zna, i oni zajęli się produkcją czegoś, co się nazywało oleum petrae rectificatium. Był taki specyfik wprowadzany z Włoch na reumatyzm, robiony na bazie oleju skalnego. Tak się nazywało, dzisiaj się mówi ropy naftowej. I oni postanowili zrobić coś takiego, dzisiaj byśmy powiedzieli podróbkę, ale zrobić taki specyfik i go rozprowadzać, i udało im się to zrobić w 1850 mniej więcej, na początku 1950 roku, gdzieś tam zrobili taki specyfik, zakupili ileś beczek oleju skalnego, bo oni stworzyli wtedy spółkę Mikolasz, Zech i Łukasiewicz, która miała się zacząć produkcją tego specyfiku jakiegoś. Wyprodukowali go trochę i zaczęli reklamować. Okazało się, że w sumie wszyscy i tak wolą oryginał, czyli tamten specyfik z Włoch, tamto oleum coś tam, oleum petrae rectificatium, niż ten ich specyfik, który podobno był taki sam. Okazało się, że mają problem, ponieważ mają dużo, ileś beczek tej ropy naftowej, a nikt nie chce od nich kupować to, co oni przedestylowali. Tak wygląda, to jest zdjęcie destylarni, tylko to jest akurat zdjęcie destylarni alkoholowej, która znajdowała się na zapleczu apteki pod Złotą Gwiazdą. Wtedy apteki produkowały wszystko, łącznie z nalewkami, bimbru się to się nazywało, bimbrem, tylko koniakiem, zdrowotnym zresztą, i między innymi właśnie różnego rodzaju maście, pasty, proszki, co się dało sprzedać, to się produkowało. I to był duży biznes, taka apteka. To było, oprócz samej sprzedaży apteki, było jeszcze kilka pomieszczeń technicznych. I już wtedy Ignacy Łukasiewicz postanowił, że coś trzeba z tą ropą zrobić. Zaczął destylować, myślił, że w sumie to ona się pali. Jakby ją przedestylować troszeczkę tak, żeby ona nie wybuchała, ponieważ destylaty ropy naftowej miały tendencję do wybuchania, żeby odprowadzać z niej te luźne związki benzyny, te wszystkie smary, i zostawić tylko ten sam środek, czyli coś, co my dzisiaj nazywamy naftą, a co oni wtedy nazwali nową kamfiną, i to zrobić jako palne zamiast używanej wtedy kaganków oliwnych. I zrobił taki preparat, taki płyn, dzisiaj nazywany naftą. I tylko tyle, że był pewien problem, w czym to palić. Więc udał się do znanego tamtejszego lwowskiego blacharza, tak się nazywał blacharz, który robił lampy
dla oświetlenia miasta. Nazywał się Adam Bratkowski. Zresztą bardzo ciekawa postać, jakby chcieć... To jest jak chodzi się, to się wchodzi w coraz ciekawsze postacie. Adam Bratkowski, który jako młody człowiek postanowił uczyć się zawodu blacharza zresztą i na piechotę poszedł ze Lwowa do Paryża i z powrotem, zbierając tylko dyplomy z różnych po kolei miejsc, czyli z Berlina, z Hamburga, z jakichś tam ze Szwajcarii, wracając w drugą stronę. Następne pochwalne o cechów blacharzy, że o tym, że jest dobry, utalentowany i w ogóle jest specjalistą. I on zrobił tą lampę naftową. Tą lampę i ta lampa w 1953 roku zapaliła się. Była to pierwsza lampa naftowa, która zapłonęła i ona oświetliła wystawę Apteki pod Złotą Gwiazdą. Prototyp tej lampy. I tej, tą właśnie aptekę Henryk Mikołaj postanowił sprzedać, oddać rodzinie, żeby zająć się sztuką fotograficzną. To jest naprawdę, musiał mieć duże zaparcie do tego, żeby być fotografem, ale to człowiek nietuzinkowy, bo to w 1910 roku został prezesem Lwowskiego Towarzystwa, nie Lwowskiego, Galicyjskiego Towarzystwa Cyklistów i Motorzystów. Prezesem w 1910 roku. Mniej więcej w 1910 roku przestał być prezesem Lwowskiego Towarzystwa Fotograficznego i wtedy zajął się tą fotografią właśnie dzikiej przyrody, która go poświęciła do maksimum. I tak było do czasów wybuchu wojny światowej. W czasie wojny przez 3 lata służył w wojsku. Nie udało mi się ustalić, znaczy wiadomo, że w jakim wojsku, natomiast, to był zabór rosyjski, więc służył w wojsku rosyjskim, nie udało mi się ustalić w jakiej jednostce, w jakiej formacji, ani co robił. Po wojnie, jak wrócił w 1918 roku, okazało się, że za bardzo to oni nie mają majątku, ponieważ w tym czasie wybucha rewolucja, tam to się wszystko pozmieniało. W związku z tym zajął się fotografią zawodowo. 1918 rok. Nie było łatwo. Także w 1921 roku dostał propozycję prowadzenia zajęć na Politechnice Lwowskiej, zajęć z fotografii. Prowadził zajęcia z fotografii dokumentalnej, z fotografii artystycznej. Oglądałem rocznik 1928-29. Rocznik, nie pamiętam jak to się nazywało, to wyglądało jak plan zajęć bardziej, czyli tam byli wymienieni wszyscy nauczyciele, czyli profesorowie, on nie był profesorem, wymieniony był jako doktor filozofii, magister farmacji, artysta plastyk, który uczy fotografii. Fotografii dokumentalnej, fotografii artystycznej i wszystkich technik szlachetnych. Technik szlachetnych, to znaczy, że wymienić, uczył techniki brom, pigment, guma, olej, bromolej, przetłok i rezynotypia, ale naprawdę nawet nie wiem, co to znaczy. Wszystkie poprzednie 6 wiem przynajmniej, o co chodzi. Był w tym bardzo dobry. Był jednym z pierwszych osób, które używały techniki olejowej do wykonywania odbitek i pierwszą na ziemiach polskich osobą, która używała brom oleju do wykonywania odbitek. W 1926 roku wydał książkę Moja technika olejowa i brom olejowa. W 1931 sztuka wywoływania zdjęć fotograficznych, a pośmiertnie w 1932 Moja technika gumowa. Jego największym wkładem były wykłady. Ja czytałem scenogram jednego z jego wykładów na temat kompozycji w fotografii. Świetnie się czytało, jak opisywał, że broń Boże, w krajobrazie nie może być niczego po środku, bo to jest
puste, bezsensowne miejsce. Wszystko musi się znajdować i tutaj trójpodział jak najbardziej, tłumaczenie dalej w wykładzie było, dlaczego i gdzie mają się być obiekty, ponieważ po środku to jak człowiek będzie patrzył przez chwilę, to tylko przez chwilę, on się na to skupi, tak, ale będzie mu wzrok uciekał w jedną albo w drugą stronę, do jednej lub drugiej krawędzi i nie utrzyma się i taka osoba bardzo szybko zrezygnuje z oglądania danego zdjęcia, obrazu i odejdzie dalej. Natomiast cały czas trzeba pamiętać o tym, że on był jeszcze malarzem. Była w 1926 roku afera we Lwowie, ponieważ chciał zrobić wystawę swoich zdjęć i obrazów. I towarzystwo, Lwowskie Towarzystwo Artysty Sztuki, nie pamiętam, zrobiło protest, że jak można przy takich ładnych obrazach wieszać jakieś tam zdjęcia? Bez sensu, to jest niedopuszczalne, żeby można było połączyć fotografię z prawdziwą sztuką, czyli z malarstwem. To były czasy, kiedy ciężko było przekonać, to jeszcze nie było, jeszcze fotografia była nieuważana za sztukę. Znaczy, pan Henryk Mikołasz nie był tym, który walczył o to, żeby pokazać, że fotografia jest sztuką. On po prostu uważał, że fotografia jest sztuką. I koniec. Nie musiał nikogo przekonywać. Zresztą był dosyć, tak jak wiele osób mówiło, trudną osobą w obyciu. Jego charakter był dżentelmenem, natomiast jego pojęcia, charakter były twarde, stanowcze. Jak wchodziło się do pracowni, którą prowadził, bo później prowadził pracownię fotograficzną przy zakładzie fotograficznym w Politechnice Lwowskiej, tam były punkty wymienione, pedantyczny porządek i praktycznie nikogo tam nie wpuszczał. Do czasu, kiedy poznał panią Janinę Mierzecką, która była jego studentką zresztą. Ona uczyła się tam... Ojejku, co skończyła Mierzecka? Mierzecka skończyła też filozofię. Też filozofię skończyła. Była jego studentką, uczyła się u niego z fotografii i poprosiła go o prywatne lekcje. I on udzielał jej prywatnych lekcji mniej więcej... Po kilku miesiącach zaproponował jej, żeby nie poprowadziła z nim razem pracowni fotograficznej, co ją bardzo zdziwiło, ponieważ jak to ona miałaby prowadzić pracownię fotograficzną w momencie, kiedy on tam nie chciał nikogo wpuszczać bez siebie. Znaczy, z takich uczniów jego najsłynniejszych to właśnie Janina Mierzecka, też rodzona we Lwowie, i Jan Neumann. To są chyba najbardziej utalentowani uczniowie, których on wykształcił, a wykształcił setki fotografów. Jak się dobrze poszuka i się zacznie we Lwowie ludzi, którzy pochodzili ze Lwowa, czy z Wrocławia, bo to na jedno wychodzi czasami, to wychodzi, że bardzo dużo osób uczyło się, zaczynało fotografię właśnie u Mikołasza, który był... Mówią, pomagał wszystkim, był w stanie dyskutować z każdym, udzielać dobrych rad, no i przede wszystkim jego technika, którą on opanował, która była perfekcyjna, on miał dwa dogmaty, tak jak mówił. Sztuka, według niego, pierwszy, sztuka to synonim piękna. To jest raz. A drugi, sztuka fotograficzna opiera się na półtonach. To zdjęcie, ten akt, który tutaj mam, który udało mi się znaleźć z wystawy jego indywidualnej, którą miał w Warszawie w 1930 roku z okazji 45-lecia działalności fotograficznej, miał indywidualną wystawę. Zresztą jego autoportret, ten, który był na okładce, też dokładnie pochodzi dokładnie z tej samej wystawy. Jest to ileś zdjęć, które się jakoś zachowały, ale ten akt pokazuje, bo robił akty. Robił. Martwa natura, żywa natura, akty,
krajobraz, to wszystko fotografował. Natomiast to pokazuje wyraźnie jego umiejętność i to właśnie jego, te właśnie jego dwa dogmaty. Piękno i pół tony, które mają być wyciągnięte, wypracowane, zrobione. Idealnie mają być zrobione. To ma być idealne zdjęcie. Jego zdjęcia wszyscy określali, że są idealne. Że budzą zazdrość techniką wykonania. W 1930 roku zresztą został przyjęty na honorowego członka Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. W 1931 roku zmarł, ale to wcześniej z powodów różnych cierpiał na różnego rodzaju depresje, przeciążenia pracą, zbyt szybkie życie powodowało, że czasami zostawiał Mierzelskiej swoje atelier i jechał na wieś do domku i tam odpoczywał. I tam w 1931 roku to jest tak, że niektórzy mówią, że popełnił samobójstwo, a niektórzy mówią, że skaleczył się, otwierając butelkę wina. Przeciął żyły i wykrwawił się, bo nikogo w domu nie było. Trudno jest powiedzieć, które jest z tego prawdziwe, które nie. Obydwie są realne, bo artyści, no jak to artyści, są duch wolny, duch nieobliczalny, duch, za którym się czasami nie da nadążyć. Prowadził, wykształcił, patrzę co tu jeszcze można, mogę powiedzieć, co prowadził. Mam tutaj tematy, jakich zajęcia prowadził. Kompozycja obrazu, synteza malarska, sposobu upodobnienia obrazu fotograficznego do artystyczno-optycznego, indywidualne sposoby kopiowania, guma, olej, bromolej, przetok, olej, estetyka sztuki fotograficznej. Był wspaniałym fotografem, ciekawym człowiekiem. Ludzie, którzy go znali, mówili, ciekawym człowiekiem, wspaniałym fotografem, perfekcyjnym fotografem. Warto pooglądać po jego zdjęcia po to, żeby się czegoś nauczyć, żeby poznać jego jakby technikę fotografowania. Ale trzeba pamiętać o tym, że on był bardzo dobrym malarzem, był filozofem, a wszystko na nasz sposób widzenia, na sposób przedstawiania świata, na sposób robienia zdjęć ma wszystko to, co jest w nas, ma wszystko to, co my oglądamy, znamy, czytamy, lubimy, jaką muzykę słuchamy. To wszystko w jakiś sposób, nasze doświadczenia życiowe przekładają się na nasze zdjęcia. I o tym trzeba pamiętać, że fotografia to jesteśmy my wyłożeni w jakiś tam sposób. Powiedzmy. Dziękuję Ci za uwagę, dziękuję Ci za to, że posłuchałeś o Henryku Mikolasie mojego opowiadania. Zapraszam do oglądania innych filmów. Dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć.